Nastia bardzo liczyła, że tym razem lekarz powie jej coś dobrego. Nie, matka, trojga czteroletnich maluchów, po prostu nie ma prawa umrzeć. Po co więc to wszystko było? Czy losowi nie wystarczyło, że odebrał jej kole ukochanego męża, a także babcię Arinę? Mała, chuda blondynka drżała ze strachu, czekając na wyniki powtórnych badań. Wydawało się, że tylko ona próbuje przeciwstawić się całemu światu. Anastazja. Lekarz poprawił okulary w surowy sposób, kiedy weszła, jakby nie znał jej imienia. Doktor bawił się okularami tak jak za pierwszym razem, a jego usta były zaciśnięte. To wyraźnie zły znak. Iwan Pietrełycz, nie przeciągaj. Co pokazały badania? Zapytała drżącym głosem. Właściwie to nie mamy w zwyczaju mówić takich wyników bezpośrednio. Ale znając Twoją sytuację i to, że trzeba wcześniej zadbać o dzieci, zrobił pauzę, która dla nastii zabrzmiała jak wyrok. Zadbać o dzieci wcześniej. Te słowa wyraźnie nie wróżyły niczego dobrego. Iwan Pietrełycz lekko się zakaszlał i kontynuował: Przepraszam, Anastazjo, ale nie mam czym Cię pocieszyć. Onkologia jest w bardzo zaawansowanym stadium i nie ma mowy o pomyłce. I nic nie można zrobić. Jej ręce stały się tak zimne, że nasti wydawało się, jakby już umarła. No, jest szansa, jak mówią, 50 na 50. Ale potrzebna jest bardzo droga operacja. Lekarzowi było niewygodnie. Iwan Pietrełycz z jakiegoś powodu teraz czuł się winny. Chociaż codziennie przed nim przechodziły szeregi nieszczęśliwych ludzi, którzy tracili szansę na wyleczenie tylko dlatego, że nie było pieniędzy. I nie mógł pomóc każdemu, nawet gdyby bardzo chciał. Kwot dla wszystkich nie wystarczało. Ale Nasti było mu szczególnie żal. Wiedział, że cztery lata temu urodziła trzech cudownych chłopców, potem została wdową wydawało się, że wszystkie nieszczęścia spadły na tę młodą i kruchą kobietę, a on nic nie mógł zrobić, by jej pomóc. Jak kosztowna. Chwytała się każdej nadziei. Iwan Pietrełycz podał sumę, za którą można by y kupić trzypokojowe mieszkanie w mieście. Oczywiście, Nastia nie mogła znaleźć takich pieniędzy, nie miała żadnych oszczędności. Cóż, spróbuję od kogoś pożyczyć, powiedziała już raczej automatycznie. I sama rozumiała, że szanse na sukces są niewielkie, ponieważ jej znajomi są równie biedni i żyją niewiele lepiej. A jednak musiała spróbować. Przepraszam, Anastazjo, naprawdę mi przykro. Iwan Pietrełycz jakby już się z nią żegnał. To ostatecznie zmartwiło młodą kobietę. Jeśli nawet ten lekarz nie wierzy w jej ocalenie, to znaczy, że szans raczej nie ma. Nastia nic mu nie odpowiedziała. Nie wiedziała, co robić dalej. Wyszła na ulicę, desperacko potrzebując choćby oddechu powietrza, które nie pachniało szpitalnymi korytarzami. Na zewnątrz było dobrze. Pierwsze wiosenne krople śmiało wybijały rytm na dachu i spadały na młode liście. I kiedy mnie nie będzie, wszystko pozostanie bez zmian. Słońce będzie świecić. Jacyś młodzi zakochani będą spacerować objęci. Tylko, że Waniuszowi, Paszy i Wicie nikt i nigdy nie będzie w stanie wyjaśnić, dlaczego nagle znaleźli się w domu dziecka. Może ktoś ich adoptuje, ale najprawdopodobniej zostaną rozdzieleni. I czy trafią na dobrych rodziców? Próbowała sobie zakazać myślenia o złym, ale nie udawało się. Przed oczami stanęły pogrzeby męża, które organizowała rok temu. I na te też nie było pieniędzy. Dobrze, że zrzucili się współpracownicy. Ale jak inaczej? Przecież właśnie na placu budowy betonowy blok spadł na głowę Olega. Kierownictwo obiecało wypłacić dużą polisę za niedotrzymanie zasad bezpieczeństwa. Tylko potem ich prawnik znalazł kruczek. Zrzucił wszystko na miłośnika picia, który dawno został zwolniony, i wyjechał do swojego słonecznego kraju. Teraz tego i tak nie znajdziesz za dnia z ogniem. I nie udowodnisz, że nie miał z tym nic wspólnego. Jakież to bezdusznie ludzie stoją na czele tej firmy budowlanej. Nie oszczędzili wdowy z trójką dzieci. Czy można ich w ogóle nazywać ludźmi? Zauważyła obok ławkę. Była mokra po deszczu, ale Nasti to nie przeszkadzało. Chciała trochę pomyśleć. A właściwie jeszcze raz przeżyć cały ten ból, który jej przypadł za nic. W domu przy dzieciach nie można było płakać. A wspominać i nie lać łez strumieniami było niemożliwe. Nastia nie od razu została sierotą. I przez to było jeszcze boleśniej. To już od dziesięciu roku życia wychowywała się z babcią na wsi. A wcześniej byli mama i tata, jak prawie wszystkie dzieci. Już niezbyt wyraźnie pamiętała rodziców, ale jednak w pamięci pozostały szerokie ramiona ojca, jego dobry, nieco zmęczony uśmiech i wesołe piwne oczy. Mamę zapamiętała zawsze jako uprzejmą, uśmiechniętą, cichą, czułą. Nastia była do niej podobna. Niedawno patrzyła na zdjęcie mamy, porównała z odbiciem w lustrze i o miała. Toż to ta sama twarz, ta sama figura. Rodzice bardzo ją kochali, rozpieszczali jak mogli i mówili, że zawsze będą wspierać. Pewnie tak by zrobili, ale. Pęknięta na drodze opona sprawiła, że samochód wypadł poza most i natychmiast poszedł pod wodę. Wnuczka, co za nieszczęście. Babcia z zastygłą twarzą rzuciła garść na trumnę, którą już opuścili do grobu. Próbowała się uśmiechnąć, ale nic z tego nie wyszło. Twarz po prostu skurczyła się z bólu, a oczy były zaczerwienione od łez. Dała nasti garść ziemi. Dziewczynka płakała, nie chciała brać. Wydawało jej się, że jeśli teraz nie pożegna się z rodzicami, to oni na pewno wrócą. Ale babcia Arina nalegała, że trzeba. Wyjaśniła, że na górze lepiej wiedzą, kiedy i kogo zabierać do siebie. I trzeba to szanować. A może mnie też zabiorą, jeśli nie można zwrócić taty i mamy? Zapytała wtedy Nastia. Nie, wnuczko, jeszcze będziesz się cieszyć, że tu zostałaś. Jestem pewna, że będziesz szczęśliwa. Wydaje się, że babcia powiedziała to niezbyt pewnie. Nastia nie zadawała więcej pytań, żeby jej nie zasmucać. Wiedziała, że babcia sama nie ma zbyt dobrego zdrowia. Każdego ranka długo jęczała, zanim zaczęła dzień pracy. Nastia zamieszkała u niej na wsi. Starała się jak mogła pomagać w gospodarstwie, przez rok nauczyła się gotować, plewić grządki, prać, a nawet pomagała sprzedawać letnikom, którzy mieszkali w pobliżu, warzywa i zieleninę. Widzę, że lubisz czytać książki. Pojedziesz do miasta, wykształcisz się, będziesz uczyć dzieci rosyjskiej literatury, albo będziesz mogła pracować w bibliotece. Jesteś moją mądrą dziewczynką. Babcia chwaliła jej pilność i dobre oceny. Dawała jej piękne mądre książki, a nawet udało jej się zaoszczędzić na to, żeby wnuczka mogła pojechać do miasta i zdobyć pełne wykształcenie. Dopiero później nastia zrozumiała, jakim wyczynem to było dla starszej kobiety, która straciła jedyną córkę. Wtedy, w dzieciństwie i młodości, wydawało się, że babcia Arina jest bardzo silna i będzie z nami zawsze. I dlatego postanowiła, że nie będzie nic strasznego, jeśli naprawdę pojedzie do miasta i pójdzie na uniwersytet. W końcu zamierzała to zrobić także dla babci. Zobaczysz, będziesz ze mnie dumna babciu powiedziała przed wyjazdem: Och, nie wątpię! Tylko bądź ostrożna z młodymi ludźmi nie ufaj każdemu. Dobrze byłoby najpierw się zaprzyjaźnić, poznać człowieka, skończyć uniwersytet, bo wiesz, dzieci mogą szybko się pojawić. Jesteś moją pięknością, kopią matki, nie będziesz miała spokoju od adoratorów, pouczała Nastia przed drogą babcia. Nie martw się, babciu, oczywiście, że nie będę się rzucać na szyję każdemu łotrowi, znasz mój charakter, zaśmiała się Nastia. Była bardzo młoda. Życie wydawało się bezchmurne i obiecujące tylko dobre rzeczy. Zamierzała wybrać męża na całe życie, urodzić dzieci, zdobyć wykształcenie i pomagać babci. I wszystko poszło jak po maśle. Nasti udało się dostać na darmowe studia, co prawie nikomu z wiosek się nie udawało. Nauczyciele starali się przepchnąć na te miejsca swoich, a Nasti się poszczęściło. Kiedy zdawała egzaminy, w komisji był profesor, który przyjmował wyłącznie za talent. Od razu zaczął pomagać odważnej i mądrej dziewczynie i doprowadził do tego, że dostała darmowe miejsce. Zobaczycie, macie talent literacki. Jeśli będziecie się dobrze uczyć, zajdziecie daleko na każdej ścieżce, którą wybierzecie, powiedział jej. Postaram się, obiecała Nastia. I tak została studentką filologii. Nauka przychodziła jej łatwo, na roku mało kto mógł się z nią równać. Prawdą jest, że złośliwe języki mówiły, że jest protegowaną profesora filologii. Jednak Nastia sama wkładała wszelkie wysiłki, aby babcia mogła być z niej dumna. Nie umiała oszukiwać. I dlatego, gdy babcia pytała, jak tam sukcesy wnuczki, zawsze uczciwie odpowiadała, że na najwyższym poziomie. A czemu jesteś taka szczęśliwa ostatnio? Poznałaś kogoś? Zapytała babcia z wyraźnym niepokojem. Wnuczka była bardzo młoda i po prostu nie mogła rozumieć, jaka odpowiedzialność spada na dziewczynę po poznaniu młodego człowieka. W końcu dawniej dobrze robili, że sami poznawali młodych, a potem od razu uczciwie perkom i za wesele. Teraz jednak nie było wiadomo, jak kontrolować tę młodzież. Może trafić się po prostu zły człowiek, który zaćmi rozum swoim urokiem. A jeszcze czekaj biedy, jeśli spotka się chłopak, który nawet siebie nie może kontrolować. Nie mówiąc już o odpowiedzialności za żonę. A ileż to cwaniaków, skąpców, maminsynków, którzy, jeśli się ożenią, będą poniżać i uważać, że zrobili wielką przysługę. Babcia już wiele razy opowiadała o tych wszystkich opcjach dorosłej wnuczce. Ale doskonale rozumiała, że młodzieży hormony grają, zakocha się i wszystko wyleci, ile by nie mówić. Ech, gdyby tylko słuchali starszych, ileż to rozwiniętych losów można by uniknąć. Prawdą jest, że mama Nasti wyszła za mąż za dobrego człowieka, a jednak zły los ją dopadł. Babcia Arina wszystko to rozumiała, ale nie mogła nie martwić się o wnuczkę. Jest dobra, a jeszcze piękna i mądra. Wielu znajdzie się takich, którzy będą chcieli się z nią zbliżyć. Tak, babciu, kogoś spotkałam, nazywa się Olek, radośnie zaćwierkała Anastazja. Właściwie to już od dawna spędzali razem cały wolny czas, a wszystkie dziewczyny na roku już czekały, kiedy się pobiorą. A chłopcy dawno przestali się z nastją zapoznawać, bo wiedzieli, że ten Olek ich wyprzedził. Prawdą jest, że babci Nastia nie spieszyła się mówić tej nowiny, bo ta zbyt się martwiła o jej życie osobiste. Ale teraz należało powiedzieć, bo zaraz po ukończeniu uniwersytetu zamierzali się pobrać. Trzeba było przygotować babcie moralnie na tę ważną zmianę. Wszystko to Nastia opowiedziała podczas rozmowy telefonicznej. A on na pewno się ożeni, jakby dziecka nie zrobił, a potem nie uciekł w krzaki i zaniepokoiła się babcia, ale Nastia tylko się roześmiała. Zobaczysz sama, Olek jest po prostu wspaniały. Czasami wydaje mi się, że mamy jedną duszę na dwoje. Och, 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 wszystkim tak się wydaje w młodości, westchnęła babcia. Ale martwiła się na próżno. Olek naprawdę poprosił o rękę wnuczki prosto u niej. A potem młodzi zorganizowali skromne studenckie wesele dla najbliższych. Tak babcia Arina przekonała się, że wnuczka nie pomyliła się w wyborze. Młody człowiek naprawdę okazał się porządny, obiecał się ożenić i zrobił to bez odkładania. Już po trzech miesiącach, kiedy nastce zaokrąglił się brzuch, babcia dowiedziała się, że kiedy nastka wychodziła za mąż, była już w drugim miesiącu ciąży. Ale to tylko bardziej utwierdziło ją w przekonaniu, że Oleg to naprawdę poważny chłopak. Babciu, czy on mógł postąpić inaczej? Przecież mam trojaczki. Kto zostawiłby kobietę samą w takiej sytuacji? Dziwiła się nastka, że babcia chwali Olega za zwykłe dotrzymanie obietnicy. Oj, nastko, młoda jesteś jeszcze uwierz, tacy jak Twój mąż są teraz na wagę złota. Tym bardziej, że czekasz trojaczki. Och, żeby tylko żyć. Babcia była szczęśliwa, że zobaczy prawnuków, i to od razu trzech. Oleg zatrudnił się na budowie, żeby zarabiać więcej. Wynajmowali małe mieszkanie na obrzeżach miasta. Nastkę położono do szpitala na miesiąc przed przewidywaną datą porodu. Żartujecie. Jak ja będę leżeć w szpitalu cały miesiąc? Muszę karmić męża i prowadzić gospodarstwo, zmartwiła się. Kochaniutka, czy wyście rozum postradali? Macie wąską miednicę, będzie potrzebne cesarskie cięcie, myślicie, że tak łatwo urodzić trojaczki? Wiecie, jeśli nie macie dość rozumu, by zrozumieć, że to jedyne wyjście, porozmawiam z waszym mężem, na pewno będzie chciał, żeby jego dzieci urodziły się zdrowe, a żona pozostała przy życiu, powiedział surowo lekarz. Nie trzeba, sama wytłumaczę. Nastka nie chciała, żeby ten ponury doktor przestraszył jej męża. Po prostu powiedziała, że teraz przyjęte jest, aby rodzące wcześniej trafiały do szpitala na wypadek przedwczesnego porodu. Mąż powiedział, że dobrze, że będziesz bezpieczna i regularnie ją odwiedzał. Surowemu doktorowi Nastka potem sto razy dzękowała. Poród zaczął się dwa tygodnie wcześniej, nagle i był bardzo ciężki. Gdyby upierała się przy swoim i była w domu, raczej nie wszyscy z nich by przeżyli. Cudowne maluszki. Nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się, żeby wszystkie trojaczki urodziły się takie zdrowe, a mama czuła się dobrze. Wiecie, wydaje się, że macie dużo szczęścia, powiedział lekarz położnik. Toż to moja nastka, inaczej być nie mogło, wspaniała wnuczka. Babcia chwaliła się przed sąsiadami, jak jej się poszczęściło. I ci się zgadzali i wnuczkę wychowała i do prawnuków dożyła. A jednak Anastazja postarała się podzękować babci. Od razu trójka, mówili sąsiedzi i stawiali ją za przykład swoim wnukom i wnuczkom, które nie bardzo spieszyły się z zakładaniem rodziny. Idę przez wieś jak królowa. Wszyscy pytają, zazdroszczą, za co mi takie szczęście cieszyła się babcia. Tylko że tego szczęścia przypadł jej zaledwie rok. Zadzwoniła do nastki i poprosiła, żeby przyjechali z mężem, bo śniło jej się, że córka po nią przyjdzie w ten weekend. Młodzi tylko się śmiali, że wierzy we sny, ale jednak pojechali. Babcia Arina była wesoła, rumiana, cieszyli się, że jej się polepszyło. Widzisz, a ty głupoty wymyślasz, jak młoda, jeszcze do stu dożyjesz, a może i dłużej. Nastka była szczęśliwa, że ukochana babcia jest pełna energii i radości. Cały dzień bawiła się z wnukami, wspominała różne zabawne sytuacje z dzieciństwa nastki, a potem zasnęła i już się nie obudziła. Spokojnie odeszła w kręgu rodziny. Była wielką pracownicą, więc zasłużyła, mówili sąsiedzi. Twoja babcia wszystko wiedziała. Wcześniej pokazała, gdzie ją pochować, a wcześniej o tym nie wspominała cicho powiedział Olek. On również zdążył pokochać babcie żony, nawet uważał ją za swoją. Swoich babć i dziadków z jednej i drugiej strony nie miał już przy życiu, a z rodzicami miał dość chłodne relacje. Byli bardzo niezadowoleni, że syn wybrał nieperspektywiczną żonę i pracę. Z wnukami widywali się ledwie kilka razy w roku, a pomagać finansowo nawet nie uważali za potrzebne. I dlatego Oleg bardzo przywiązał się do babci Ejryni. Razem z żoną ciężko przeżywał jej odejście. Dopiero po roku jako tako żal się uspokoił. Jednak dzieci i ukochany mąż nie pozwalali na długie pogrążanie się w smutnych wspomnieniach. Nadal mieszkali w wynajmowanym mieszkaniu, a Olek teraz pracował na dwie zmiany na budowie. Oleżek, oczywiście potrzebujemy wielu rzeczy, ale stałeś się rozkojarzony, nie dosypiasz, tak zniszczysz sobie zdrowie. Może będziesz pracować mniej? Pomyślałam, że mogę podjąć pracę jako sprzątaczka, a ty będziesz się wysypiać przynajmniej w nocy. To przecież tylko kilka godzin. Nastia zaczęła się o niego martwić. Nie, no co ty, jestem mężczyzną, nie pozwolę, żebyś jeszcze pracowała. Trójka maluchów to i tak ogromne obciążenie, bo przecież są niespokojne. Ojciec rodziny mówił szczerą prawdę. Jeśli jedno się zaśmieje, zaraz aktywują się i pozostałe. A jeśli zapłaczę, też wszyscy się dołączają. A ile prania, gotowania, po prostu wyjść na spacer, to już wyczyn. Nastia, choć była szczęśliwa jako matka, zaczynała przypominać ducha. Nie, Olek po prostu nie mógł dopuścić, by żona jeszcze pracowała. Tak niepostrzeżenie minął kolejny rok, a kiedy maluchy skończyły trzy lata, ojciec podarował im wspaniałe prezenty. Był wesoły i żartował. Iwan Olegowicz, Paweł Olegowicz i Wiktor Olegowicz, nie zawiedźcie mnie, brońcie mamy. Oleszka, nie żartuj tak, poprosiła Nastia. Zrobiło jej się nieswojo, że mąż jakby powierza opiekę nad nią trzyletnim maluchom. Nastia, nie bierz tego tak poważnie. Zobacz, jak uważnie mnie słuchają. Prawdziwi mężczyźni rosną, poważni. Maluchy rzeczywiście patrzyły na ojca bardzo uważnie, nawet oderwały się od zabawek. Jednak trwało to tylko minutę. Potem Paszka zaczął bawić się klockami, Wania postanowił mu je zabrać. A witja, jak zawsze mediator, zabrał klocki obu braciom i nie oddawał, dopóki obaj się nie uspokoili. Witusza urodził się jako ostatni, ale rodzice żartowali między sobą, że pewnie wtedy po prostu przepuścił braci przodem, bo zawsze o wszystkich się troszczył. Opiekował się nie tylko braćmi, ale i rodzicami, zachowywał się jak prawdziwy starszy brat, chociaż pierwszy urodził się waniuszka. Ten dzień był ostatnim i najszczęśliwszym w życiu rodzinnym Nastii, ale wtedy o tym nie wiedziała. Następnego dnia zadzwonił do niej kolega z pracy męża. Anastazjo, niestety mam dla Ciebie złe wieści i dla nas też. Wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Co z Olegiem? Do którego szpitala go zabrali? Nastia pomyślała, że mąż po prostu uszkodził rękę lub nogę. Rozumiesz, to już nie szpital, nie da się go wyleczyć. Ale z chłopakami złożymy się na pogrzeb, westchnął tamten. W rzeczywistości duża część winy leżała po stronie kierownictwa, ponieważ od dawna nie wymieniali sprzętu, a na naprawach oszczędzali. Dźwig, który podniósł blok, dawno należało oddać na złom. Betonowego bloku na nim po prostu nie dało się dobrze zabezpieczyć. Spadł na głowę Olega z ogromnej wysokości i zmiażdżył go tak, że trzeba było chować go w zamkniętej trumnie. Na pogrzebie po raz pierwszy odbyła się długa rozmowa z rodzicami zmarłego męża i nie była ona zbyt przyjemna. Co osiągnęłaś swoje, kwoko? Siedziałaś, odpoczywałaś z dziećmi, a Olegowi wypiłaś wszystkie siły. Nic dziwnego, że długo nie wytrzymał, to była tylko kwestia czasu. Powiedziała Teściowa, która od dawna miała żal do synowej, którą uważała za nieodpowiednią. A co jej, myślisz, że się martwi? Momentalnie kogoś nowego znajdzie, a nam syna nikt nie zwróci. Dodał Teść. Jak wam nie wstyd? Czy urodziłabym dzieci z nielubianym człowiekiem? Gdyby to było możliwe, z radością oddałabym swoje życie, byle tylko zwrócić Olega. Na pogrzebie Nastia ze wszystkich sił starała się zachować spokój, ale wtedy dostała prawdziwej histerii. Ona szlochała i chwiała się, ledwo trzymając się na nogach. Ręce zdradziecko drżały. O, spójrzcie na naszą synową, jeszcze i pije. Nic dziwnego, że syn tak się z nią obchodził. Tej pijaczki z dziećmi nie można zostawiać, złośliwie zauważyła bezlitosna teściowa. A mąż też świętuje z nowym adoratorem swoją wolność. Wieśniacy tacy są, długo nie rozpaczają, poparł żonę mąż. Co wy za ludzie jesteście? Sami nie chcieliście nam z Olegiem pomagać, tylko się plątać i żyliście dla własnej przyjemności, a teraz nam nie błoto wylewacie. Nastia mówiła prawdę. Rodzice rzeczywiście odmówili Olegowi, kiedy poprosił o wykupienie udziału, który należał do niego w mieszkaniu. Kiedyś zmarła babcia ze strony matki, podarowała je swojemu ulubionemu wnukowi. Ale matka i ojciec oburzyli się, że są wypychani z mieszkania, jakby to było coś niesłychanego. Wtedy nastia zobaczyła wiele chamstwa z ich strony. Teściowa nawet zrobiła test genetyczny, aby upewnić się, że wnuki są jej. Ale kiedy wszystko się potwierdziło, i tak nie zaczęła pomagać. Młodzi, którzy chcieli choć trochę ułatwić sobie życie i skorzystać z wsparcia, stracili nadzieję. Zamieszkać u siebie rodzice Olega też nie pozwolili. Od razu ostrzegli, że zamienią życie młodych w piekło. Jakoś nie spieszyli się sprzedawać swojego domu, a za nasz udział mocno się trzymali. Tak im się ręce świeżbiły, żeby przywłaszczyć, Teściowa nie mogła się uspokoić. Ale nie sprzedawał się. To już prawie ruina jeszcze przed rewolucją zbudowany. I działka całkiem mała. A i pijący ludzie obok mieszkają, nikomu problemy nie są potrzebne. Nastia sama nie wiedziała, po co się tłumaczy przed tymi ludźmi. Oni i tak jej nienawidzą. Po co z nią rozmawiać? Upije się, a dzieci odda do przytułku. Zwasz, kochanie, nawadliwy przychówek nie ma zapotrzebowania. Zakończył straszliwą rozmowę teść i dumnie się oddalił. Anastia cieszyła się tylko z jednego, że pogrzeb już się skończył. Prawie wszyscy się rozeszli i nie byli świadkami tej nieludzkiej sceny. Już wcześniej wiedziała, że nie może liczyć na rodziców Olega, a teraz oni ostatecznie dali do zrozumienia, że nie powinna im się plątać pod nogami i na cokolwiek pretendować. Nadeszły ciężkie dni, nie było żadnego światełka w tunelu. Troje maluchów nic nie wiedziało o tym, że tata zmarł. Nastia powiedziała, że po prostu wyjechał. Maluchy wesoło biegały. Bawiły się. Nastia zaś nadal próbowała sprzedać dom babci, żeby uzyskać choć trochę pieniędzy. Miała trochę oszczędności, ale wystarczyłoby ich na krótko. Musiała wziąć dodatkową pracę mycia podłóg. Pieniądze jednak topniały szybciej niż wiosenny śnieg, dopiero były i już ich nie ma. Na co poszły? Na najpotrzebniejsze rzeczy, jak zawsze. Tylko tego krytycznie ważnego było tak dużo, że nie starczało żadnych pieniędzy. Raz za razem przegrywała rundy ze złym losem. Nie uzyskała odszkodowania od szefostwa Olega, ponieważ nie było pieniędzy na adwokata, nie udało się nawiązać relacji z rodzicami zmarłego męża. Choć trudno było to w ogóle możliwe. Teściowa nadal obwiniała ją za śmierć syna i nie chciała widzieć wnuków. Zresztą z tego powodu same dzieci się nie przejmowały. Wcześniej też widywały babcię i dziadka ze strony ojca bardzo rzadko. Przychodzili z zaciśniętymi ustami, niezadowolonymi twarzami i demonstracyjnie niepotrzebnymi prezentami i odchodzili jak najszybciej. Wcześniej Oleg żartobliwie nazywał to wydarzenie oficjalną wizytą, a teraz nie było nikogo, kto by wsparł Nastię w jej żalu, nikt nie mógł nawet po prostu wysłuchać. Pół roku po śmierci męża i rozpaczliwej walce o przetrwanie pojawił się ból w klatce piersiowej. Kłucie stawało się coraz częstsze, a bóle nasilały się. Musiała udać się do szpitala. Myślała, że przepiszą jej jakieś lekarstwo i wszystko minie, ale lekarz zlecił zbyt poważne badania. Powiedziała wtedy, co wy, to tylko skurcz mięśnia z powodu nerwów, po prostu wiele musiałam przeżyć. Proszę posłuchać, Anastazjo, po prostu zróbcie badania, nie doradzałbym bez powodu, w naszym szpitalu uwierzcie, mamy co robić. Nastia od razu przypomniała sobie surowego położnika, który swoją radą uratował jej i dzieciom życie, więc nie dyskutowała i zrobiła wszystko, jak kazali. Tak dowiedziała się od Iwana Pietrowicza, że ma onkologię, a dzisiejsza powtórna analiza to potwierdziła. Nastia, a co ty tu robisz? Zawołał ją ponury młody mężczyzna. Przypomniała sobie to siostrzeniec babcinej przyjaciółki Piotr Podobno kiedyś był ważną osobą, prokuratorem, a potem zmarła jego żona. Ale na tym nieszczęścia wdowca się nie skończyły. Córka, zaledwie ośmioletnia, poszła wieczorem z koleżankami kąpać się w stawie bez pozwolenia ojca i utonęła. Najbardziej bolesne było to, że dwie dziewczynki wyciąga enenili, a jej nie zdążyli. Piotr obwiniał się o wszystko, prawdę mówiąc, nie całkiem bezpodstawnie. Jego córka Lena prawie nie widziała ojca w normalnym stanie w domu. Upijał się jak nie w siebie, a rano, jakby nic się nie stało, szedł do pracy. Nikt nie podejrzewał, że całkowicie stracił grunt pod nogami. Już potem, kiedy chował córkę obok żony na wiejskim cmentarzu, płakał, prosił o przebaczenie. Mężczyźni ledwo go odciągnęli z cmentarza. Była późna jesień. Piotr by całkiem zamarzł, gdyby nie było obok dobrych ludzi. Tak cała wieś dowiedziała się, jakie nieszczęście spotkało biedaka. Oczywiście ciężko to wszystko przeżywać, ale przeżyć własne dziecko jest bardzo straszne. A jeśli jeszcze jesteś winny, nawet pośrednio, to w ogóle trudno sobie to wyobrazić. Piotr postanowił nie wyjeżdżać daleko od cmentarza. Zrezygnował z posady prokuratora, został leśniczym w lesie. Prawie z nikim się nie kontaktował. To wszystko Nastia przypomniała sobie niemal natychmiast, kiedy niespodziewanie ją zawołał. No tak, świetny znak, spotkać człowieka, którego żona zmarła na raka. Widocznie i mnie też długo nie pożyje, pomyślała smutno. Tak po prostu leczę się z przeziębienia, skłamała Nastia. Nie chciała rozmawiać z tym ponurym, wysokim, szczupłym i brodatym brunetem o swoich problemach. Na jego los też przecież spadło wystarczająco dużo. A jak tam wasze dzieci? Babcia Arina, pamiętam, chwaliła się trzema prawnukami. Nagle uśmiechnął się ponury mężczyzna, który bardziej przypominał własny cień. Kiedyś Piotr był rumiany, zdrowy, wesoły, ciągle żartował. Potrafił nawet zagrać na akordeonie z dawnych czasów i był zaledwie 15 lat starszy od Nastii. Przecież pamiętała go jeszcze jako nastolatka znała jego żonę, którą poznała również na wsi. Anka była bardzo żywiołową, energiczną, olśniewająco białoskórą, szczupłą, ruchliwą dziewczyną z rudymi włosami. Kiedy obchodzili wesele, cała wieś huczała. A potem rodzice z obu stron byli dumni, że Piotr wysoko wzleciał, a wnuczki się cieszyły. Z pieniędzmi i uwagą od dziadków z obu stron wszystko było w porządku. Ale młodzi nie potrzebowali pomocy. A potem, w ciągu roku, wszystko się zawaliło. Rok przestępny zabrał żonę i córkę, a wszyscy stali się cieniem siebie samych. Piotr wspierał rodziców żony i swoich własnych, ale nikomu to nie przynosiło ulgi. Ania była jedynaczką, a jego urodzili tylko jednego. Teraz wszyscy pogodzili się z tym, że syn będzie wiekować jako niepocieszony wdowiec przez całe życie. Jego rodzice dawno stracili nadzieję, że w rodzinie pojawią się dzieci. O tym myślała Nastia, kiedy Piotr zapytał ją o dzieci. Jak to się dzieje, że każdemu do szczęścia czegoś brakuje? Piotr byłby szczęśliwy, gdyby miał dzieci, a pieniądze go zupełnie nie cieszą. Nasti bardzo by pomogły środki materialne, ale nie było skąd ich wziąć, za to z dziećmi wszystko było w porządku. Tak, wiecie, wszystko dobrze, żyją zdrowo. Nie wspomniała o tym, że męża już nie ma. Na pewno Piotr już o tym wie. Plotkarze na wsi szybko wszystko roznoszą, nie ma co przelewać z pustego w próżne. No, zobaczcie, jeśli będzie potrzebna jakaś pomoc, oto mój numer telefonu na wszelki wypadek. Piotr wyjął długopis i nabazgrał na kartce cyfry. Dziękuję, powiedziała. Spojrzał na nią z takim współczującym wzrokiem, że nastia była teraz pewna. Wie, że jest wdową, po prostu z delikatności postanowił nie rozwijać tego tematu. Tylko ludzie, których tragedia ominęła, lubią rozwlekać smutne wydarzenia i mówić o nich szczegółowo. A ci, którzy doświadczyli strat na własnej skórze, nigdy nie powiedzą za dużo, jeśli rozmówca wyraźnie nie chce podtrzymywać poruszającej i raniącej duszę rozmowy. Co teraz robić? Kontynuowała rozmyślania Anastazja, gdy Piotr odszedł. Kilka razy oglądając się na nią. Nie wiadomo. Postanowiła obdzwonić przyjaciół i znajomych, spróbować pożyczyć pieniądze. Ten pomysł podsunął Piotr, pozostawiając numer telefonu. Oczywiście od niego prosić nie wypada, przecież Nastia prawie go nie zna. Oprócz tego są przyjaciele Olega, jej bliscy przyjaciele oraz zwykli znajomi. Przebierała listę numerów po prostu alfabetycznie. Było bardzo wstyd. Wybierała kolejny numer i mówiła to samo. Przepraszam, to takie niewygodne, ale bardzo potrzebne są pieniądze na operację. Rozmówcy byli zakłopotani, tłumaczyli, że sami nie mają zbyt wiele. Maksymalna suma, którą udało się pożyczyć, to tysiąc rubli. I to obiecywali wysłać w ciągu tygodnia w dwóch częściach. Większość znajomych prosiła, aby nic nie zwracać, ale w końcu wychodziło na to, że pomysł jest skazany na niepowodzenie. Zebrało się w sumie około 10 tysięcy. Za takie pieniądze na pewno nie da się zrobić operacji. Nie starczy nawet na opłacenie mieszkania. A co dopiero marzyć o przedszkolach dla trójki dzieci. Pracować też nie ma ani czasu, ani sił. I nawet jej niewielka praca dorywcza przy sprzątaniu zabiera prawie cały czas przeznaczony na sen. Z każdym dniem było coraz gorzej. Trzeba po prostu zaakceptować tę rzeczywistość, bo wkrótce jej nie będzie i nikt nie będzie mógł pomóc. Rodzicom jej się poszczęściło. Zginęli, ale zostawili ją ukochanej babci. A Wani, Pawlikowi i wicie się nie poszczęściło. Nie weźmie ich ani babcia, ani dziadek. Oddadzą do domu dziecka i koniec, kropka. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Czas jechać, umierać na wieś, tam może sąsiedzi czymś pomogą. A kiedy jej nie będzie? Zadzwonią skąd trzeba. Nagle przypomniała sobie o Piotrze i postanowiła wybrać jego numer. Piotrze, chciałam zapytać, czy nie porzucisz nas na wieś? Po prostu mamy dużo rzeczy. Oczywiście, przyjechałem odwiedzić szpital kolegi z byłej pracy, a dziś już się wybieram z powrotem. Mogę się dostosować do was, mam gazelę, więc wszystko powinno się zmieścić. Nawet jakby się ucieszył. Lepiej byłoby jutro, musimy się przecież spakować, poprosiła Nastia. A wy na długo się wybieracie? Zdziwił się. Tak, znalazł się kupiec na dom babci. Znowu skłamała Nastia. Po prostu nie chciała mówić, jak źle jest naprawdę. A, no dobrze. To proszę zadzwonić, jak będziecie gotowi. I dobrze, że się spotkaliśmy. Pomogę wam przenieść rzeczy, dostarczę wszystko w najlepszym stanie. Piotr chyba naprawdę cieszył się, że może w czymś pomóc. Dziękuję wam, widocznie los pomaga, powiedziała smutno Nastia. Znak od życia rzeczywiście był niewesoły i mówił o tym, że nie ma innego wyjścia i nie będzie. A jednak, chociaż pomogą im się przeprowadzić, bo wydawanie wszystkich pieniędzy na taksówki jeszcze pożyczonych byłoby bardzo głupie. Może jeszcze jakiś czas się utrzyma. Jazda pociągiem elektrycznym z dziećmi to dość ryzykowne przedsięwzięcie. Jednemu pić, drugiemu jeść. Trzeciemu do toalety, podczas gdy zajmujesz się jednym, drugi gdzieś ucieka. A jak przewieźć rzeczy? Zdecydowanie Piotr ułatwi im wszystkim życie. A stary dom babci jeszcze odda swoją ostatnią przysługę. No co, dzieciaki, jedziemy do domu? Przecież dawno chcieliście zobaczyć różne zwierzątka. Tam zobaczycie i kurki, i krówki. Nastia udawała, że ich rodzinę czeka ekscytująca podróż. A pieski? Zapytał wania. Bardzo je lubił. Kiedy wychodzili na spacer, zawsze prosił o pozwolenie, żeby pogłaskać każdego. Z tego powodu każdy spacer wiązał się z licznymi przystankami przy kolejnych pupilach. A kotki? Zainteresował się pasza. Wiele razy syn namawiał ją. Żeby kupić kotka, takiego jak u cioci natali, sąsiadki. Jej ogromny rudy Maine kun czasem wychodził na klatkę schodową. I to wprawiało malca w dziki zachwyt. Tak, tego tam jest dużo. To Nastia mogła obiecać. Wiejskie koty swobodnie przemieszczały się wszędzie, gdzie im się podobało. A tata. Smutno zapytał Witja. Jedyny, który pamiętał, że ojciec powinien wrócić z delegacji. Nastia tak bała się tych pytań, bo nie miała odwagi powiedzieć dzieciom prawdy, że ojca już nigdy nie będzie. Wiedzieli, że ich babcia Arina mieszka w niebie, a taty wciąż czekali. Co z nimi będzie, jeśli jej zabraknie? Nastia ukradkiem otarła łzy. No oczywiście. Kiedy skończy pracę, też przyjedzie. Długo jakoś, powiedział Wania. Ale przywiezie prezenty, dodał pasza. Na pewno tak będzie. Tata przywiezie nam wszystkim dużo różnych prezentów, potwierdziła mama. Dzieci się rozproszyły i zajęły swoimi zwykłymi zabawami, a ona miała czas spokojnie spakować rzeczy. Każdemu dniu, jak to mówią, wystarczy jedna troska. Następnego ranka wszyscy byli gotowi do przeprowadzki. Dzieci radośnie piszczały z powodu przyjemnych zmian. Ocho, macie tu całą bandę. Zazdroszczę wam, uśmiechnął się Piotr. Tak, u nas nie można się nudzić, potwierdziła nastia. Jechali ponad trzy godziny. Piotr zdążył opowiedzieć o swojej pracy. Dzieci z zapartym tchem słuchały, jak spotkał niedźwiedzia, ale ten go nie tknął, ponieważ wujek Piotr udawał martwego. Anastia opowiedziała, że zamierza trochę pomieszkać na wsi. Wspomniała, że dom może nie sprzeda się tak szybko i zapytała Piotra, czy nie podpowie, czy można znaleźć pracę. Wiecie, zdajęcie sobie sprawę, że jestem sam ze wszystkim, pozwólcie, że będę wam pomagać, i tak nie mam co robić z pieniędzmi. Nagle zaproponował on. Ależ co wy, to nie przejdzie, co ludzie pomyślą, przecież ja jednak. Nie dokończyła i przyłożyła palec do ustęp. Piotr zrozumiał wszystko bez słów. Nastia jeszcze przed podróżą ostrzegła. Że dzieci na razie nie wiedzą, że tata do nich już nie wróci. Mogę przekazywać przez babcie. Zrozumcie, ja bez żadnych złych intencji nie jestem z tych, którzy chcą pomóc, a potem skorzystać. Po prostu to naprawdę dobre uczynki i cieszy mnie to. Pracy na wsi jest niewiele dla mam z trójką dzieci, a jeśli być szczerym, to wcale jej nie ma. W oborze i kurniku trzeba cały dzień siedzieć, no sami wiecie. Szczerze odpowiedział. Tak, ale myślałam, że mogę zająć się kimś starszym albo pomóc w gospodarstwie czy z dziećmi. Tak, potrzebuję niewielkiej pracy dorywczej. Rozumiem, że pełnej zmiany nie dam rady, odpowiedziała Nastia. No Spróbuję się dowiedzieć, ale i tak uważam, że powinnaś przyjąć ode mnie pomoc dla swoich dzieci. Proszę, no chociaż komuś będę przydatny, poprosił Piotr. I choć Nastia odmawiała, w końcu wręczył jej 30 tysięcy, ogromne według jej standardów pieniądze. I nawet to, że Nastia ostrzegła, że raczej nie będzie w stanie ich zwrócić w najbliższym czasie, nie powstrzymało go. Posłuchaj, w moim wieku, po co mi pieniądze? Przecież wszystko o mnie wiesz, nie kłóćmy się, poprosił i z zaciętością przeniósł rzeczy do domu. No nie, jaki tam wiek, dopiero czterdzieści, dla mężczyzny to nic, jeśli nie ma złych nawyków, chciała odpowiedzieć Nastia. Ale pomyślała, że to może zostać odebrane jako flirt i byłoby to całkiem nieprzyzwoite. Zwłaszcza po tym, jak Piotr ich podwiózł i wręczył kupę pieniędzy. Anastazja pomyślała, że chyba los zaakceptował jej decyzję. Wszystko jakoś samo się układało. Przeprowadzili się z wiatrem, a teraz mają też pieniądze na początek. Prawda mówią, w domu nawet ściany pomagają, bo są znajome. Och, jak tu ciekawie! Chłopcy od razu zaczęli bawić się w chowanego. Wydawało się, że wcale nie zmęczyli się podróżą i biegali jak szaleni. W domu było pięć pokoi, więc było gdzie się bawić. Nastia poprosiła ich, żeby byli ostrożni i pomyślała, że teraz ma trochę czasu, żeby rozpakować rzeczy, zanim chłopcy zgłodnieją. Trzeba było też znaleźć czyste pościele, bo jak tylko zjedzą, trzeba będzie ich położyć spać. Ze ściany dużego pokoju patrzyła na nią babcia Arina. Oczy na fotografii kobiety były lekko zmrużone i jakby zaniepokojone. Ech, babciu, gdybyś jeszcze żyła, nie byłoby tak strasznie. Zawsze miałaś radę na każdą sytuację. Powiedziałabyś, co robić teraz? Strasznie, kiedy nie ma już rodziców ani babci, a ty jesteś najstarsza. Wygląda na to, że to samotność, powiedziała nastia babci i zapłakała. Uzy coraz wolniej, potem wyschły. To oznaczało, że chwila słabości się skończyła. Trzeba znowu zabrać się do pracy mamy. Nastia zręcznie rozpakowywała rzeczy. Zerkała na dzieci, żeby nic im się nie stało, bo gdy została mamą, zrozumiała, że trójka dzieci to trzy razy więcej zmartwień. Gdzieś teraz dziecko coś robi, a każda minuta ciszy wydaje się podejrzana. Z Wanią i Paszką wszystko było wyraźnie w porządku. Raz jeden, raz drugi wydawali okrzyki, gdy ktoś kogoś znalazł. Ale widzicie, nie było go słychać już od pięciu minut. Nastia zaniepokoiła się, poszła go szukać. Syn znalazł się w dalszym pokoju. Nie robił nic niebezpiecznego. Po prostu siedział na starym dziecięcym krześle w rogu pokoju i patrzył przez okno. Na tym krzesełku kiedyś siedziała mała Nastia. Wtedy jeszcze żyli mama i tata. Malowanie w stylu chochłoma było już miejscami starte, a złocenie zniknęło. A jednak krzesełko było jakieś żywe i znajome. Uspokoiła się. A ty czemu nie bawisz się z braćmi? Wszystko w porządku. Zapytała. Nastia wiedziała, że Witja nie jest taki jak bracia. Często o czymś myśli obserwuje. Dziecko było bardzo uważne i nadmiernie wrażliwe. Był podobny do niej samej w dzieciństwie. Rodzice pewnego razu nawet zabrali ją do lekarza dziecięcego. Skarżyli się, że dziewczynka nie lubi bawić się z innymi dziećmi, a lubi być sama no po prostu może nic nie robić godzinami. Doktor okazał się wtedy mądry. Uspokoił ojca i matkę, wyjaśniając, że tak często zachowują się dzieci z rozwiniętymi zdolnościami twórczymi. Zobaczycie, będzie pisać, rysować, komponować muzykę, fotografować lub myśleć o całej ludzkości zaśmiał się wtedy doktor. W pewnym sensie miał rację. Nastia zamierzała zostać nauczycielką języka rosyjskiego i literatury. Tylko że wydaje się nie zdąży wychować własnych dzieci. Cóż, może Witie czeka inny los. Mamo, tutaj jest jakiś dziwny blask. Wydaje się, że małe słoneczko chowa się pod podłogą, odpowiedział malec na jej pytanie. Och, jakież dzieci są marzycielskie, wszędzie widzą cuda. To nawet dobrze. Jak dorosną, to się dowiedzą, że cudów nie ma aż tak wiele. Pomyślała Nastia. Witja, no to idź się pobawić z braćmi, a słoneczko wróci do swojej mamy na niebie. Ono pewnie chowa się przed tobą, bo się boi. Puśćmy je, zaproponowała Nastia. W rzeczywistości chciała, żeby nie siedział sam. Wtedy byłby w zasięgu jej wzroku i nie martwiłaby się, zajmując się domowymi obowiązkami. Mamo, przecież nie jestem mały, naprawdę widzę słoneczko, obruszył się syn. Zrozumiał, że mu nie wierzy. Witja wskazał na dziwny blask padający na podłogę. To tylko słońce przez zasłony rzuca swój promień, nie widzisz, cierpliwie tłumaczyła nastia. Nie, popatrz tutaj, chłopiec wstał ze stołka i podszedł do kąta, gdzie padało światło. Nastia zauważyła, że rzeczywiście było tam jakieś świecenie, ale nadal myślała, że to tylko refleksy i nawet nie podeszła bliżej. Czekała, aż syn się uspokoi i przekona, że nie ma tam nic ciekawego. Mamo, tam coś leży, nadal patrzył przez małe szczeliny w deskach. Nastia podeszła bliżej dla pozoru, ale niczego nie zauważyła. Wtedy Witia nagle wsunął małe paluszki w maleńkie, ledwie widoczne zagłębienie i ono ustąpiło. Otworzyła się klapa, a złocisty blask wypełnił cały kąt pokoju. Widzisz, a nie wierzyłaś, zobacz, jaki masz mądry syn. Chłopiec podskakiwał z radości, gdy się ekscytował, zawsze mówił o sobie w trzeciej osobie. Nastia pospiesznie odciągnęła syna od otwartego łuku. Zajrzała do środka i o nie miała. Cała piwnica była wypełniona błyszczącymi przedmiotami. Wyglądało na to, że to było stare złoto. Wyjęła kilka monet i odkryła na nich starą monetę. Mamo, zobacz, to chyba ci pasuje. Witja wyciągnął z góry skarbów bransoletkę z kamieniami. Sądząc po wszystkim, były to duże rubini. Na hałas przybiegli pozostali bracia i chórem krzyknęli. Och, to zabawki babci, ona nam je przekazała. To ja znalazłem. Witja zasłonił sobą skarby i powiedział, że są tylko dla mamy. Zamierzał je jej podarować, bo jutro ma urodziny. Pamiętasz, synku. Nastia wzruszona, zapłakała. Po prostu wujek Pietia powiedział, że jutro przywiezie ci prezent. Szczerze przyznał syn i dodał, że udało mu się go wyprzedzić. Minął zaledwie tydzień, a wieść o tym, że w starym przedrewolucyjnym domu, który nikt nie chciał kupić, znaleziono skarb o ogromnej wartości, obiegła wszystkie miejscowe gazety. Nawet w telewizji pokazano wywiad, w którym Nastia opowiedziała, że w rzeczywistości skarb znalazł Vitya. I to jest jego prezent na urodziny. Mam nadzieję, że pański syn się nie obrazi, że dostanie tylko część, bo resztę zabierze państwo, uśmiechnął się prowadzący. Myślę, że i tak prezent jest najlepszy, uśmiechnęła się Nastia. Kiedy sporządzono inwentarz, okazało się, że rodzina nagle stała się prawdziwymi bogaczami. Złote ozdoby, kamienie szlachetne, monety i stare banknoty stanowiły pokaźny majątek. Suma była kilkukrotnie większa niż ta, która była potrzebna na operację. Nastia była tak zaskoczona, że wygadała się Piotrowi, że potrzebna jest interwencja chirurgiczna. Tylko nie wie, z kim zostawić dzieci. Czy to problem? Moi rodzice chętnie zaopiekują się dziećmi, a ja zawiozę was do szpitala. Wygląda na to, że sama los wam sprzyja. Myślę, że nie ma co zwlekać. Tak bardzo martwił się o Anastazję, jakby była dla niego najbliższą osobą. Tak, chyba tak zrobię. Zadzwoniła do lekarza, powiedziała, że znalazły się pieniądze i poprosiła, żeby jak najszybciej ją zoperować. Tak, widziałem panią w telewizji. No, to świetnie się wszystko układa, ucieszył się doktor. Ale jak to wszystko znalazło się w waszym domu? Wie pan, dziennikarze ustalili, że przed rewolucją należał do bogatego ziemianina. Był wtedy dwupiętrowy, potem jeden piętro usunięto i dom wyglądał nieforemnie. Nikt już nie domyślał się jego bogatej historii. Pewnie ten ziemianin ukrył skarb przed rewolucją, ale z jakichś powodów nie mógł po niego wrócić, zasugerowała Nastia. Tak, to niesamowita historia. Wiecie, co, przyjeżdżajcie jutro, bo zamierzałem wyjechać na urlop, ale wtedy trzeba będzie długo czekać. Jutro was przyjmiemy, zaproponował Iwan Pietrełycz. Nastia wyjaśniła dzieciom, że musi na krótko pojechać do miasta. A następnego dnia była już w klinice. Poprosiła Piotra, żeby nikomu nie mówił, jak poważna jest sytuacja. Rozumiecie, robię to wszystko, żeby przeżyć dla moich dzieci, ale na wszelki wypadek spisałam na nie testament i proszę was, jeśli coś się stanie, dopilnujcie, żeby wszystko zostało wykonane. Widzę, że jesteście uczciwym człowiekiem, poprosiła Nastia przed operacją. Nie mówcie tak, to się nie stanie po raz drugi, mruknął Piotr. Co? Zdziwiła się Nastia. Nie stracę kobiety, która jest mi droga. Ale nie myślcie, że jesteście mi coś winna. To po prostu jednostronne uczucie, taka nieodwzajemniona miłość. Chcę, żebyście wiedziała, że bardzo mi zależy, żebyście żyła. Piotr pocałował jej bladą rękę, delikatnie dotykając jej ustami. Serce Nasti z jakiegoś powodu zabiło radośnie, była szczęśliwa, że jest komuś potrzebna. Nie tylko człowiekowi, ale dorosłemu, który we wszystkim pomaga i niczego zauważalnie nie wymaga. Oczywiście Piotr jest od niej starszy, ale taka różnica nie przeszkadza jej, jeśli istnieje uczucie. Kiedy Nastia została wprowadzona w stan narkozy, najpierw zobaczyła rodziców. Tata z mamą wesoło machali do niej ręką, a ona znowu była mała. Nastia pomyślała, że ją wołają, ale rodzice zaczęli ją odpędzać, a mama powiedziała. Że spotkają się jeszcze nieprędko. Jeszcze dożyjesz prawnuków, tak obiecała. Na sercu było radośnie i smutno. Z jednej strony chciała być z rodzicami dłużej, a z drugiej, czekały na nią własne dzieci, którym była po prostu niezbędna. Jeszcze jedna, prawie tracąca nadzieję na miłość, osoba też na nią czekała. I on jej się podobał. Potem przed oczami pojawiła się babcia Arina. Nie wygłupiaj się, wyjdź za niego za mąż, babcia surowo pogroziła palcem, jednocześnie się uśmiechając. Za kogo? zapytała Nastia. Och, jakbyś nie wiedziała, kto cię przywiózł do mojego domu. Będziecie mieć jeszcze córkę, nazwijcie ją na moją cześć. Wszystkie nieszczęścia i trudności przypadły mi. A moja prawnuczka będzie szczęśliwa, powiedziała babcia. Och, dziękuję ci, babciu, dlaczego powiedziałaś, Nastia? A dlaczego ja? A w ogóle to jest dla ciebie, Weano, od całego naszego rodu. Bądź szczęśliwa i żyj wesoło, nawet jeśli czasem będzie smutno, to nic. Babcia przytuliła ją na pożegnanie. Jeszcze ktoś chce z tobą porozmawiać. Nagle pojawił się Olek. Wyszedł z za jej pleców. Był zupełnie młody, jak w czasach, gdy się poznali. Oleszka, wybacz mi, nie uchroniłam cię, powiedziała i zapłakała. Nastia, co ty mówisz, przecież byłem z tobą szczęśliwy i tutaj też, w zasadzie, nie jest mi źle. Wybacz tylko moim rodzicom, oni przecież nie ze złej woli. Tylko są słabi. A dzieci nie proszę chronić, bo wiem, że robisz wszystko dla nich. Jesteś moją miłością. Pocałował ją i powiedział, że musi go puścić, wtedy przestanie ją boleć w piersi. Jakże mam cię puścić? Próbowała zrozumieć, co się dzieje. Jasne światło oślepiało ją prosto w oczy, po policzkach płynęły łzy. Ocknęła się dzięki Bogu, i powiedział znajomy głos obok. A z kimś ona rozmawia i zdziwiła się nowa pielęgniarka. Z kimś bardzo ważnym. I wtedy Nastia zrozumiała, że już wybrała swoje życie, inaczej po prostu BY się nie obudziła. Dwa tygodnie rehabilitacji minęły jak jedno mgnienie. Do domu dosłownie leciała na skrzydłach. Lekarze powiedzieli, że operacja się udała i miała szczęście. No oczywiście, muszę przecież dożyć do prawnuków, powtórzyła słowa mamy. To dobrze, że ma pani takie nastawienie. Wie pani, jeśli pacjent zamierza żyć długo i szczęśliwie, szanse na to, że choroba wróci, nie są zbyt duże, ucieszył się Iwan Pietrełycz. Przez cały ten czas obok niej był Piotr. Mało Ceo mówił, ale lśnił jaśniej niż sztabka złota, jedna z tych, które Witja dostrzegł pod podłogą. Był po prostu szczęśliwy, że Nastia żyje, a jej obok niego było dobrze i spokojnie. Anastazja szybko dochodziła do siebie i teraz już nie wątpiła, że wszystko musi być dobrze. Wiecie, tata nie wróci, poszedł do babci, ale zostawił nam dużo pieniędzy, które znalazł Witia. Zdecydowała się w końcu powiedzieć dzieciom prawdę Nastia. Anastazja, a będziesz sprzedawać dom? Zapytała ją sąsiadka. W ostatnim czasie znalazło się wielu chętnych, by go kupić za każde pieniądze. Ludzie mieli nadzieję, że gdzieś ukryty jest jeszcze jeden skarb. Nie, on i tak zbyt często przechodził z rąk do rąk, a teraz oddał nam swoje bogactwa, to znaczy uznał właścicieli. Także jeszcze posłuży, planuje tam zrobić remont. Nastia wiedziała, że głupio myśleć o domu jak o żywej istocie, ale naprawdę nie zamierzała go sprzedawać. Chodziło nie tylko o skarb. Tu żyła pamięć o jej rodzinie, rodzicach, dzieciństwie, babci. I co dziwne, tu żyły szczęśliwe wspomnienia. No i dobrze. A jeśli coś jeszcze znajdziesz, pieniądze zostaną ci, sąsiadka na swój sposób zrozumiała jej odpowiedź. Jeszcze chciała zapytać, czy poważnie z Piotrem wszystko u niej. Coś za często się z Anastazją spotyka, uśmiechnięty się stał. Wcześniej za ponurym odludkiem tego nie było. We wsi nawet nazywali wdowca leśniczego człowiekiem śniegu. Tak rzadko pojawiał się u rodziców. A i to rozmawiał jakby z przymusu. Przekaże pieniądze i odjedzie. Teraz zaś jakby miodem posmarowane, jasne było, że sprawa zmierza do czegoś poważnego. No cóż, byle nie spłoszyć szczęścia, niech im się wszystko ułoży, mruknęła sobie pod nosem ciocia Masza i postanowiła nie wtykać nosa w cudze sprawy. Bardzo kochała zmarłą babcię Nasti i szanowała rodziców Piotra. Także jeśli ci dwoje się pobiorą, wszyscy będą tylko zadowoleni. A wypytywać nie będzie o nic. Co wy mówicie, ciociu Maszo? Nie zrozumiała Nastia. Tak sobie po prostu pomyślałam. Ale jeśli będzie jakieś wydarzenie, to nie zapomnij o starej kobiecie. Widząc zdziwione spojrzenie Nasti, starsza kobieta dodała no na przykład wesele Tylko nie myśl sobie, że jestem plotkarą. Nastia zaśmiała się i obiecała, że jeśli będzie taka uroczystość, to ciocię Maszę zaprosi jako pierwszą. Nie udało jej się dotrzymać obietnicy, bo rok później Piotr najpierw zaprosił swoich rodziców i w tajemnicy powiedział, że z Nastią spodziewają się dziecka. A jeśli urodzi się dziewczynka, to nazwą ją Arina. Wesele było naprawdę huczne, wiejskie. Było tam bardzo dużo dzieci, a panna młoda była w ciąży. Musiała zrezygnować z alkoholu, ale wszyscy mieli radosny i uroczysty nastrój. I kiedy w tym samym roku trzej bracia doczekali się siostrzyczki, cała wieś już wiedziała, że to Arina młodsza. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeśli podobała Wam się opowieść, proszę o wsparcie mnie przyciskiem kciuka w górę. Dla Was to jeden klik, a dla mnie to bardzo ważne. Z góry dziękuję.